Cześć kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zaczynam tak mega spontanicznie, jak widzicie, leżę na łóżku, ale przyszło mi do głowy, że chciałabym zacząć nagrywać kilku dni takie łączone vlogi i dodawać je w weekendy, bo wiem, że lubicie oglądać właśnie tego typu filmy w weekendy szczególnie. One są też najbardziej popularne u mnie na kanale przeważnie, najwięcej mają wyświetleń, wiem, że zawsze jesteście spragnieni tych vlogów, także pomyślałam, że tego typu filmy mogłyby się pojawiać w weekend i na przykład będę nagrywała w te dni, kiedy mam trochę mniej pracy, albo po prostu takie łączone nawet z całego tygodnia. Zobaczymy, jak długie będą mi wychodziły, bo czasami mam taki flow, wiecie, że się rozgadam w tych vlogach strasznie i wtedy mogą być za długie. Ale wtedy po prostu będę krócej jakby je łączyła. Dajcie znać, co myślicie o tym pomyśle, żeby chociaż raz w tygodniu wtedy vlog się pojawiał, właśnie taki chociaż łączony w sobotę albo w niedzielę, może w niedzielę. No zobaczymy, jak to wyjdzie i jak wam się ten pomysł będzie podobał. Generalnie mamy już jakoś tak o czwartej, od rana bardzo pracowicie było, nagrałam dwa filmy. Bardzo jestem zadowolona z obu. Jeden nagrywałam tutaj w sypialni i też chciałam was przy okazji zapytać, jak wam się podoba to, jak zmieniam raz na jakiś czas tło, bo nie chcę o tym gadać w takich, wiecie, filmach kosmetycznych i pytać was o takie różne sprawy, dlatego że no, wolę się skupić na treści, a vlogi zawsze są takie bardziej na luzie, więc pytam was tutaj, bo ostatnio spodobało mi się właśnie nagrywanie takich pogadankowych, kosmetycznych, co prawda filmów, ale pogadankowych, albo tutaj w sypialni, albo w salonie, czasami tam u mnie w pokoju, tym do nagrywek. Myślę, że to jest taka fajna odskocznia, żeby te filmy były różnorodne, więc dajcie znać. Zobaczcie w ogóle Candy. Nie wiem, czy ją widać, bo świeci słońce. Śpi sobie na słoneczku cały dzień. Obcięliśmy ją, pokazywałam ją na stories wcześniej, bo w ogóle wczoraj wróciliśmy po świętach do Warszawy. I ona jest taka śmieszna teraz, taka malutka się zrobiła. Byliśmy u fryzjera, aż żałuję, że nie nagrywałam nic podczas tego czasu, ale generalnie zrobiła się tak mała, że jak wróciliśmy po nią, bo zostawialiśmy ją tam na godzinkę, aż pan ją obetnie, i jak wróciliśmy, to ja po prostu jej nie poznałam, było tyle tych włosów tam na tym stole, że Tomek jak wszedł, to w ogóle mówi, to są jej włosy, czy jeszcze jakiś inny pies był obcinany. Po prostu tych włosów było tak dużo i ja tak samo byłam mega, mega zdziwiona, bo no aż nie wierzę, że z niej było tyle włosów, ona jest taka mała. A teraz się zrobiła po prostu strasznie taka drobna, w ogóle jest chyba zmęczona po całym weekendzie, po tych kilku dniach, jak nas nie było, bo cały dzień dzisiaj śpi, ale naprawdę było intensywnie, dużo spacerowała, biegała, bawiła się, także dzisiaj chyba odsypia. Dobra, ja się teraz biorę chyba za nagranie jeszcze jednego filmu. Miałam to przełożyć na jutro, ale w sumie mam dzisiaj jeszcze trochę czasu, więc nagram trzeci film plus vlog czwarty. Ale jak już mam, wiecie, ochotę, to może nagram, chociaż nie wiem, czy będzie jasno w salonie, bym chciała nagrać w salonie. Dobra, nie gadam o tym, uciekam. Hej, mamy już wieczór, ja zmyłam makijaż i zrobię sobie takie mini domowe spa. Ale chciałam wam pokazać, czym ostatnio zrobiłam make-up. Jest to płyn micelarny Eveline Cosmetics, nowy, czarny. I dokładnie, żeby wam powiedzieć, to jest seria Face Matte, taki bardzo duży, 650 ml. Detox Skin, czarna i zielona herbata, haber, ławatek. I on bardzo skutecznie usuwa makijaż. I co jest fajne, w końcu znalazłam płyn, którego mogę używać do zmywania makijażu całej twarzy, czyli nie muszę oddzielnie używać dwufazowego do oczu czy tam do ust i oddzielnego takiego zwykłego płynu micelarnego do makijażu twarzy, do zmywania makijażu twarzy, dlatego że on zmywa mi wszystko, także jest taki wielofunkcyjny, dlatego bardzo go lubię i też nie przesusza tak mocno mojej skóry jak inne płyny, nie ściąga, o to mi chodziło, nie ściąga, bo przeważnie po zmywaniu makijażu mam takie uczucie okropne ściągnięcia, nienawidzę tego, po prostu to jest najbardziej niekomfortowe uczucie ever, wiecie, o czym mówię, a tutaj jest naprawdę komfortowe i zrobię sobie teraz maseczkę. Są nowe maseczki brokatowe, one się nazywają Galaxy Key, też z Eveline i mamy jedną czarną, taką oczyszczającą z maczą, aktywnym węglem i czymś się nazywa Complex Ever Matte i drugą mamy intensywnie wygładzającą, to są żelowe maseczki. Chyba zrobię najpierw tą
oczyszczającą i potem za dwa dni tak mniej więcej zrobię sobie wygładzającą, dlatego że mam trochę znowu pozapychane pory, także pokażę wam jak fajnie to wygląda. Patrzcie, taki żel czarny z brokatem, z takimi drobinami, z gwiazdkami. Mogłam sobie wziąć pędzelek do nakładania maseczek, ale to wygląda ekstra. I wszędzie mam też te gwiazdeczki takie. Wiecie, to jest tylko dodatek, te takie gwiazdki, brokat, ale naprawdę fajnie to wygląda. No, nie będę ukrywać, że ja zwracam uwagę na takie rzeczy. Dajcie znać, czy to ma dla was znaczenie. No zawsze przyjemniej się używa. Ja mam dużo zawsze szczęście. Szczęście oczywiście wartuje, ale bardzo często zdarza się tak, że jak nałożę sobie maseczkę, zwłaszcza jakąś taką właśnie śmieszną, kolorową albo, no nie wiem, coś takiego, co naprawdę wygląda dziwnie, to przychodzi kurier. No i tą maseczkę pozostawiam na 10 minut, a później spłukuję zwyczajnie wodą, także uciekam odpocząć. Dobra, przed chwilą zmyłam maseczkę i powiem wam, że pory naprawdę wyglądają na oczyszczone i od razu przez to, że są oczyszczone, to ta skóra też jest bardziej gładka. O, póki co, no powiem wam, że jest całkiem ok. Tutaj na nosie zwłaszcza zawsze mam mocno pozapychane te pory, one są półotwierane, ale z tego, co się dowiadywałam, to ta skóra na nosie jest tak mocno naciągnięta, że ciężko by było te pory trochę tak, wiecie, scalić. No ale nie wiem, no zobaczymy, jak to będzie. Będę starała się je sukcesywnie oczyszczać. My ruszamy właśnie na event, bo będę malowana. Za chwilę wam może powiem w samochodzie, ale chciałam wam tylko pokazać stylówkę. Mam przepiękne giga spinki z blinkshop.pl. Może też na sobie wam pokażę później, jak do was chwilę pogadam. Mam na sobie golfik i marynarkę taką krótką z Naked, z NAKD, zwykłe jeansy ze Stradivariusa i botki takie fajne, one są chyba z René? Z René, tak, tak mi się coś kojarzy. No i tą torebeczkę z Reserved, która tak bardzo wam się podobała. Pokręciłam lekko włosy i mam tylko makijaż twarzy, usta będziemy później zmywać, ale ja nie mogę wyjść z domu bez makijażu ust. Uwielbiam coś mieć na ustach, mam błyszczyk i konturówkę. No i ruszamy. Tak jak mówiłam, będę miała make-up, więc oko jest niepomalowane, ale ostatnio bardzo lubię taki makijaż lekki na co dzień, więc tak to się prezentuję. Powiem wam, że przebierałam się kilka razy, ale jestem zadowolona. Podoba mi się tak dosyć casual... Co? Casualowa stylówka. Wysłowić się nie mogę. Dobra, lecimy. No i tak wygląda mój naturalny makijaż. Tak jak wam mówiłam, ostatnio bardzo często tylko tak się maluję. Jak nie muszę, jak nie nagrywam, to po prostu nie maluję rzęs i jakoś tak fajnie się czuję. Mam wrażenie, że taki elegancki jest makijaż, kiedy cera jest tak fajnie wygładzona, jest bronzer, rozświetlacz i usta. A te spinki, tak jak mówiłam, są z blinkshop.pl. Fajne takie wielkie, tylko powiem wam, że przy moich cienkich włosach trochę zjeżdżają, więc ja sobie tutaj pod spód jeszcze przypięłam wsuwkę, żeby mi trzymała te spinki i mam tą taką łezkę, perełkę. Ona jest z Sotho, właściwie cały ten łańcuszek jest z Sotho. I co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? A, co mam na ustach dokładnie, to jest ta konturówka, którą pokazywałam wam, że kupiłam w Rossmanie przez pomyłkę. Już wam mówię, to jest L'Oreal Infallible, ale nie pamiętam nazwy. 101 Gone with the Nude. I jeśli chodzi o błyszczyk, to jest H2O z Lovely numer 3. Ostatnio bardzo go polubiłam i faktycznie to jest taki zamiennik błyszczyka z Fenty. Troszeczkę ten akurat odcień jest jaśniejszy, ale powiem wam, że nawet bardziej mi odpowiada, dlatego że jak mam dosyć ciemną, taką nudziakową konturówkę, no to fajnie mi tak delikatnie rozjaśnię, już nie przyciemniam. Ten rozświetlacz jest po prostu też genialny, bije po oczach. Słuchajcie, to jest ta nowość z Eveline Glow and Go, ten wypiekany rozświetlacz, ale nie ten jasny, tylko ten ciemniejszy, gdzie jak robiłam test, to wydawało mi się, że on jest mocno ciemny, bo jak rozłoczowałam palcem, to wydawało mi się taki miedziano-złoty, trochę brzoskwiniowy, a na policzkach nałożony pędzlem wygląda po prostu idealnie i nawet bardziej mi pasuje niż ten jaśniejszy kolor. Także nie patrzcie na to, jak on wygląda w opakowaniu, bo on wygląda dosyć ciemno. Na skórze jest przepiękny, to jest taki brzoskwiniowo-złoty odcień, ale naprawdę jasny. Pięknie się wtapia w skórę i odbija światło niesamowicie, także ostatnio od kilku dni mocno go testuję i na pewno trafi do jakichś ulubieńców, bo wygląda przepięknie i jest też bardzo... Nie mogę się wysłowić dzisiaj. Jest też bardzo trwały. Nie wiem, o co chodzi.
kochani, jestem już w galerii Arcadia w Douglasie, gdzie będę miała robiony makijaż na stanowisku Armani. Także fokus dzisiaj z tego, co wiem, na czerwone usta. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak będzie pasować. Może was to zainteresuje, jak ktoś inny wykonuje make-up, bo ja rzadko się na to decyduję w ogóle, żeby ktoś mi zrobił makijaż. Także myślę, że będzie ciekawie. Bo nie ty widzisz 5 razy mocniej, to trzeba mieć wszystko. Nie, naprawdę. A to jest taki, nie po co ty, tylko to jest do lewa. Dodaję, bądź na badala mokła, bądź. Bardzo to. Nakładam za dużo tej maskary, a teraz widzę, że dużo lepiej wyglądają, jak są takie naturalne. Naturalne. Nie, ale nie masz, bardzo ładnie się ułożyło. Tak? A to się zawsze trochę bardziej naturalne, tak? Bo jak założę bardzo, to tak. Tak, wygląda to super. Zwiększa super też. Teraz mieszają. Z każdej strony. To będę miała na tekst. Miałam wam pokazać Candy po strzyżeniu. Zobaczcie, jak śmiesznie leży. Jaka ty jesteś słodka, ojej. I z tą nogą tutaj. Co to znaczy? Na poduszkach. Wiecie co, nie było nas w domu. Zostawiłam ją tutaj na poduszkach. I wróciliśmy. Nie wiem, ile nas nie było. Długo, nie? No sporo, od 10. Od 10? A, no to z 3-4 godziny nas nie było. A ona cały czas, wróciliśmy do domu, ona cały czas w tych poduchach leżała. Po prostu niemożliwa jest. Tak i tutaj dobrze, tak? Za dobrze ci widzę, królowo. Spójrzcie, jaka malutka się zrobiła, po prostu no taka kruszynka. Bez tych włosów. Także my lecimy teraz do Biedronki na małe zakupy. Tak ekspresowo, bo ja sobie tu w ogóle ułożyłam te koce, to wszystko, poduszki do nagrywania tego filmu z paczkami PR, bo będę dzisiaj nagrywała, jak rozpakowuję paczki PR-owe, więc też musimy się pospieszyć, bo w końcu zrobi się tak, wiecie, szarawo na dworze. Niby długo jest jasno, ale potem robi się tak szaro, a jak nagrywam w salonie albo w sypialni, to już nie doświetlam lampami, więc chciałabym to nagrać, póki jest jasno. No, dobra, to uciekamy na zakupy. No i tak wygląda salon po nagrywaniu. Pięknie, co? Tam jeszcze na podłodze pełno paczek. Także jak kogoś interesuje, to ten film niedługo się pojawi, bo też czuję, że vlog będzie pierwszy, a potem dopiero ten film. Nagrałam właśnie tutorial takiego mocniejszego makijażu, nie wiem czy coś będzie widać, bo jest dosyć ciemno. O, chyba widać nawet. I użyłam pigmentów w końcu marki Affect, takich duochromowych, które są po prostu genialne. Ten tutaj na górnej powiece wygląda teraz praktycznie jak zielony, a tak naprawdę on jest taki niebiesko-fioletowy, zmienia się z niebieskiego na fiolet, a tutaj na dole mam zieleń, no po prostu coś pięknego, jestem zachwycona. Nie jest to jakiś super użytkowy makijaż, ale na jakąś imprezę czemu nie? I będzie to filmik na Instagram. Hej, witajcie w czwartek, ja za chwilę biorę się za obiad. Jak widzicie, mam super make-up na twarzy, jestem bardzo zadowolona z tego, jak wyszedł. Naprawdę chyba dawno nic mi się aż tak nie podobało, co zrobiłam. I generalnie biorę się za chwilkę za obiad, bo już jestem bardzo głodna. Ale dzisiaj chciałabym pokazać wam trochę porządku w toaletce, dlatego że jeszcze zostało mi sporo dnia, nagrałam dwa filmy dzisiaj jakoś tak bardzo produktywnie. I chciałabym zrobić właśnie resztę porządku, dlatego że niedawno zaczęłam trochę porządkować i też na Instagramie pytałam was, jakie filmy chcecie zobaczyć w najbliższym czasie i bardzo dużo osób pisało, że właśnie aktualizację toaletki, dlatego muszę skończyć porządki i trzeba też wybrać do IKEA, może się wybierzemy jutro albo jakoś na dniach, żeby kupić te przegródki tam do toaletki, bo mam straszny tam bałagan, także dzisiaj może się tym zajmiemy częściowo, a jutro sobie jeszcze, wiecie, jakoś to tak w miejscu ustawić, czy tam w weekend, jak już będę miała te przegródki, ponieważ mogę zrobić porządek, ale to wszystko mi się przesuwa bardzo mocno, jak odsuwam i zasuwam szuflady, więc tym się zajmę. No i przechodzimy do porządku w toaletce. Ostatnio tutaj w tej części, tylko w tej, w tych szufladach zrobiłam
powiedzmy, że porządek. Generalnie bardziej powiedzmy może, że pozbyłam się niepotrzebnych kosmetyków, bo porządkiem, no nie do końca można to nazwać. Nie ma takiego bałaganu, jaki był. Tak szybko Wam pokażę, ale jeszcze jest nie do końca zorganizowane. Tak mniej więcej Wam pokazuję. A widzicie, to wszystko lata po prostu luzem. Spójrzcie, w ogóle masa brudnych gąbek. Także przed tą organizacją, jak będę nagrywać, to całkowicie to wszystko tutaj sprzątnę jeszcze raz. No i poukładam tak, jak powinno być, bo pocięłam te w ogóle wszystkie przekrótki bez sensu. W każdym razie tutaj się pozbyłam już niepotrzebnych gratów. A tutaj w tej pierwszej szufladzie zrobiłam taką... Też to już jest uporządkowane. Ja wiem, że to nie do końca wygląda na porządek, ale jest uporządkowane pod tym względem, że ta szuflada to jest szuflada, w której będę teraz trzymała takie kosmetyki, które na bieżąco testuję. Jakieś takie nowości lub coś, co chcę przetestować, i część z tych rzeczy już jestem w trakcie testowania. Dzięki temu, że mam je wszystkie w tej szufladzie, to pamiętam na co dzień, żeby ich używać i sprawdzać po prostu, żeby potem móc Wam coś tam polecić albo odradzić i tak dalej, i tak dalej. Test podkładu Janda będę nagrywała jutro, miałam dzisiaj nagrywać, bo bardzo dużo było próśb po filmie z zakupami moimi z Rossmana. No i lecimy dalej do bałaganu. Tutaj zaczęłam już, ale nie skończyłam, stąd się pozbyłam nadmiaru rzeczy i stąd, czyli z koszyczka z maskarami i z eyelinerami, i tutaj z koszyczka z kredkami do brwi, tutaj jakieś nożyczki, kleje do rzęs, to wszystko jest tutaj, ale tutaj mam jeszcze mnóstwo pomad, tutaj kredek jakiś i eyelinerów, więc to za chwilę zrobię. Nie będę Wam wszystkiego nagrywała, tylko tak może po trochu, więc tym się zajmę, od tego zacznę i potem lecimy dalej do szuflady, do której powiem Wam, że praktycznie wcale nie zaglądam. Dosłownie po kilka rzeczy tylko stąd sięgam. Używam dosyć często tych palet do twarzy z Eveline Cosmetics, Strobing, Contour i Blush Sensation. Ale jeśli chodzi o resztę tych produktów, w ogóle ich prawie że nie używam, więc podejrzewam, że bardzo dużo tych palet do twarzy, bo to są palety do makijażu twarzy, odleci i pożegnam się z nimi, komuś tam oddam, bo nie daję do rozdań palet używanych, ani ich nie sprzedaję tego typu palet, chyba że jakąś tam z Anastazji, taką, za którą faktycznie no chciałabym jakiś zwrot pieniędzy dostać za to, co wydałam, więc może tego typu rzeczy kiedyś tam wystawię, zobaczymy, czy w ogóle coś takiego uda mi się odłożyć. To jest fajne, ale tego nie używam wcale. Pokażę Wam Laura Geller rozświetlacze, ale nie wiem jeszcze, czy będę się pozbywała, może jeszcze ich poużywam, tylko muszę sobie przypomnieć, co ja tutaj mam, uporządkować i wtedy może będę zaglądała częściej, więc to może sobie zostawię. No nie wiem, Huda na pewno zostanie, ta Golden Sands paleta rozświetlaczy, no z tych będę musiała przejrzeć, z tych wszystkich Revolution, bo jest ich tutaj za dużo, i zostawić sobie tylko te, które faktycznie chcę, których chcę używać. Tutaj mam Contour Kit z Anastazji, którego mega dawno nie używałam, ale kiedyś bardzo go lubiłam. Może powróci do łask, spójrzcie, jak on w ogóle strasznie wygląda. I to nawet nie schodzi, to opakowanie jest już tak tutaj upaćkane, że ja próbowałam to chusteczką wycierać, o paznokciem trochę schodzi, ale jak wycierałam chusteczką, to ten brud zostawał, więc wygląda bardzo nieestetycznie. To jest z Nabli taka paletka do twarzy. Revolution, znowu dwie kolejne palety. Paleta z Kobo, którą kupiłam kiedyś do testu, i nigdy jej nie użyłam w żadnym teście i użyłam jej w ogóle chyba tylko raz. To są rozświetlacze, więc muszę chyba zacząć używać. Muszę najpierw sprawdzić, czy to jest wszystko jeszcze dostępne, bo no wiecie, przy tym co ja robię, to że jestem youtuberką, to wolę używać, zwłaszcza w jakichś tutorialach, filmach, no i na co dzień też, bo na co dzień też testuję dla Was kosmetyki i potem daję Wam relacje, to wolę używać produktów, które są dostępne cały czas gdzieś tam, gdzie możecie je kupić ewentualnie, jak się sprawdzą. Tutaj mam paletę Imagination, tak się chyba mówi, z Revolution też, paleta z Anastasia Dream, paletę rozświetlaczy, którą kiedyś bardzo lubiłam, to są takie kolorowe rozświetlacze. Tutaj mam paletę do konturowania z Inglota, której nie używam, więc może ją po prostu sprzedam. Paleta Affect do konturowania, którą kiedyś bardzo lubiłam, zapomniałam kompletnie, no i te dwie z Revolution, które Wam pokazałam, tam mam jakieś takie płynne rozświetlacze, tutaj rozświetlacze w sztyfcie,
ale też mało z nich używam. Zostawię sobie tylko te, które najbardziej lubię, bo no nie ma sensu. Dalej, czekajcie, tutaj mam kabel od laptopa. To jest najlepsza, słuchajcie, szuflada chyba w całej toaletce. No masakra. Masakra. I przez to, że tutaj jest taki bałagan, ja prawie niczego stąd nie używam, oprócz pomadek tych, które są na wierzchu z Eveline Cosmetics, bo no mnóstwo Wam razem mówiłam, że je bardzo lubię. I oprócz tych konturówek, które tutaj są, ale zawsze się nagrzebię, żeby coś znaleźć, więc tutaj najbardziej potrzebne jest zrobienie porządku. No i ostatnia szuflada to też pomadki i stąd już całkowicie niczego nie używam. Niczego. Od bardzo długiego czasu, więc czas się pozbyć większości tych rzeczy, myślę, bo no nie widzę sensu trzymać to wszystko. Tutaj jakieś lip kity z Nabli. Ja często w ogóle, znaczy często, poprzednie lip kity to są te najnowsze, ale te poprzednie wszystkie je rozpakowałam, czyli mam oddzielnie wtedy konturówkę i oddzielnie pomadkę, ale chociaż widzę te kolory, bo szczerze mówiąc, jak to jest w tych opakowaniach, ja nie wiem jaki to jest kolor, to nie chcę się sięgać, szukać, więc chyba też tak z tymi zrobię, bo akurat pomadki i konturówki z Nabli bardzo, bardzo lubię. No a reszta rzeczy przejdzie bardzo poważny przegląd i dużo z nich się pozbędę, ale zrobię to poza kamerą i później efekt końcowy zobaczycie już w filmie z organizacją toaletki, no bo bez sensu, żebym Wam pokazywała i dzisiaj, i potem w tamtym filmie kolejnym. Ok, mamy chwilę przed 9 i powiem Wam, że jestem padnięta totalnie, bo no nie wiem dlaczego, ale porządki w kosmetykach zawsze mnie wykańczają, bo jest tego tyle, muszę się zastanawiać, co zostawić, czego się pozbyć i mam znowu cały karton, głównie pomadek, no i trochę tych palet do makijażu twarzy, bo tego było tam najwięcej, czego się pozbyłam. Także jestem zadowolona, bo mam w końcu porządek, jedną szufladę całkowicie pustą, a drugą do połowy pełną tą z pomadkami, tam były dwie, zostało pół, także naprawdę dużo się pozbyłam, jestem z siebie dumna. Ale jest jeden minus taki, że ten Alex, czyli ta szafka z kosmetykami, która stoi tutaj, największa, ona jest nadal do zrobienia, ona jest nadal do uporządkowania, chociaż tam jest większość takich kosmetyków do testów, jakichś nowych, takich wiecie, jeszcze nieużywanych, albo jakichś zapasów, ale muszę zrobić tam taki konkretny porządek i nie zostawiać za dużo tego zapasu, dlatego że na bieżąco i tak przychodzą do mnie kosmetyki, więc po prostu dołożyć to do rozdań, chociaż mam też całą szafkę kosmetyków na rozdania. Dzisiaj rozwiązałam jedno, jutro będę wysyłać kosmetyki, więc pewnie na dniach pojawi się drugie. Tak jak mówiłam, często pojawiają się rozdania tam na Instagramie, ponieważ jest mi łatwiej zrobić zdjęcie tych kosmetyków i łatwiej wyłonić zwycięstwo. Jak niedawno robiłam rozdanie na YouTubie, to było ciężko potem się skontaktować z tą osobą. Nie wiedziałam, czy ta osoba akurat odpisze, czy wiecie, ktoś inny się na nią poda. A na Instagramie jest łatwiej z tymi prywatnymi wiadomościami, także przeważnie tam robię rozdania. Także wpadajcie, bo dużo się dzieje i tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Miałam jeszcze do Was trochę pogadać, ale i tak chyba ten vlog będzie długi, więc dzięki za oglądanie. Wypowiedzcie się koniecznie, czy chcecie więcej vlogów, chociaż wiem, że większość osób powie, że tak. Są osoby, które wolą, jak vlogów jest mniej, ale jednak ta przeważająca większość, tak całą rękę mam pomazaną już po raz 50 dzisiaj, nieważne. I tak większość jest tych osób, które chcą więcej vlogów, także no zobaczymy jak to wyjdzie. Nie zawsze mam wenę nagrywać vlogi, także no nie ma też sensu nagrywać i gadać bez... Nie ma sensu gadać bez sensu. No tak, dobra. Nie rozgaduję się, bo jestem zmęczona, chcę już zmyć make-up z siebie i widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia, pa pa!